Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Tak, dzisiaj jest 28 grudnia, tak? Nie, 27 grudnia, przepraszam bardzo, dzisiaj jest 27 grudnia. Dzisiaj jest Dzień Świętego Jana Apostoła. Tak, dzisiaj tradycyjnie święci się wino Świętego Jana Apostoła i można się napić święconego wina, tylko trzeba pamiętać, że to nie jest wino konsekrowane, tylko poświęcone. A to na pamiątkę takiego faktu, że ponoć był plan taki, żeby otruć świętego Jana Apostoła i podano mu właśnie kubek czy kielich z zatrutym winem. On to wino pobłogosławił, wypił, nic mu się nie stało. Właśnie, więc to jest to, że jeżeli ktoś ma silną więź z Chrystusem, jest zapatrzony, zasłuchany w Chrystusa, no to właśnie tak jak Piotr, kroczący po falach, nie? Idzie zapatrzony, zasłuchany w Chrystusa, nie dociera do niego wycie wiatru, nie widzi ciemności, nie widzi fal, widzi Chrystusa, widzi Jego miłość, widzi Jego światło, widzi Jego prawdę, nie? I właśnie to tak jest, że to właśnie tak jak Piotr kroczący po falach, tak jak Jan, który w ten sposób żył zapatrzony, zasłuchany w Chrystusa, no to wtedy żadne kłamstwo szatańskie, bo trucizna, którą serwuje nam szatan, to są właśnie kłamstwa, które wkłada do naszej głowy. Jeżeli ja mam silny punkt odniesienia w relacji z Chrystusem, to żadne kłamstwo mi nie zaszkodzi, bo natychmiast je rozpoznam i odrzucę, prawda? Bo ja chcę prawdy, ja chcę żyć zapatrzony, zasłuchany w prawdę, w światło, w miłość, w dobro, a nie w jakieś tam ciemności, wycia, kłamstwa i inne rzeczy. Więc taka to nauka właśnie płynie z tego wina janowego, zatrutego. Natomiast dzisiejsza Ewangelia jest z 20 rozdziału świętego Jana. Są wiersze 2-8. Pierwszego dnia po szabacie Maria Magdalena pobiegła i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, pójść zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie, zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i w drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Właśnie, taka rzecz mi się po pierwsze kojarzy z tą chustą zwiniętą, leżącą oddzielnie na innym miejscu, że wielu identyfikuje tą chustę z wizerunkiem przechowywanym w Manopelo, że właśnie tak się trochę to interpretuje, że o ile te płótna, o których mówi święty Jan, to jest całun turyński, i na tych płótnach zachował się wizerunek Jezusa martwego, ukrzyżowanego, z ranami, pobitego, właśnie martwego. O tyle wizerunek w Manopelo to jest właśnie ta chusta, którą ostatecznie Żydzi kładli na twarz już zawiniętego ciała. Czyli jak już ciało było zawinięte, złożone do grobu, to jeszcze właśnie na to miejsce, gdzie się znajdowała twarz, kładziono chustę z jakiegoś w miarę cennego materiału. Na batyst to bardzo cenny materiał. No i że właśnie na tej chuście, no to się odbił już wizerunek Jezusa zmartwychwstającego. Właśnie nawet nie zmartwychwstałego, tylko zmartwychwstającego. Moment zmartwychwstania miał się uwiecznić na tej chuście. No, jakiegoś ścisłego dowodu matematycznego na to nie ma. Tak, ale są takie różne rzeczy poszlakowe. Proszę też tam nie mówić, że tam całun turyński to podróba średniowieczna, że badania wykazały. Tak, owszem, badania wykazały, że łaty doszyte do całunu turyńskiego pochodzą właśnie ze średniowiecza. Łaty, proszę Państwa, nie całun, tylko łaty. Natomiast całun turyński z całą pewnością pochodzi z czasów Jezusa, ale czy to jest płótno, w które zawinięto Jezusa, na to no nie ma ścisłego dowodu, jakby to powiedzieć. Wszystko na to wskazuje, wszystkie poszlaki na to wskazują, ale jakiegoś ścisłego dowodu nie ma.
Tak, to i właśnie tak odnośnie tych szczegółów tutaj wspomnianych, natomiast właśnie tych płócień, tej chusty, być może tak jest, być może nie, jakby to powiedzieć, Kościół też wyraźnie się nie wypowiada, pozostawia to prywatnej wierze każdego, natomiast no, na przykład papież Jan Paweł II mówił, że całun turyński jest jedną z najcenniejszych relikwii chrześcijańskich, na przykład takiego określenia użył. No to jest jego wiara, ale to nie jest podane do wierzenia ścisłego, że prawda, każdy, kto nie uwierzy, że to jest całun Jezusa, będzie wyklęty. Takiego orzeczenia nie ma. I nie ma takiego obowiązku wierzyć i też nie ma o co się spierać. No każdy ma prawo tam wierzyć, jak uważa. Natomiast idąc głębiej, w każdym razie te płótna, o których mówi święty Jan i ta chusta zwinięta osobno i w ogóle wnętrze grobu, to dla Żyda to był w ogóle szczyt nieczystości, to było w ogóle jedno wielkie tabu. Nie ruszać, nie dotykać, nie zaglądać, nie wchodzić, nie mieć kontaktu z niczym, co miał kontakt ze śmiercią, z ciałem, z pogrzebem, z grobem. Nawet Jezus, prawda, mówił do faryzeuszy, że są jak groby, prawda, po których ludzie bezwiednie przechodzą, zaciągają nieczystość. I teraz właśnie trzeba to zrozumieć, że kontakt z grobem, wejście do grobu, kontakt z przedmiotami w grobie, kontakt z płótnami, w które było zawinięte ciało. To, co zrobili Piotr i Jan, to jest przekroczenie absolutnie wszelkiego tabu. To trochę tak jak zmartwychwstanie, nie? Że zmartwychwstanie też jest przekroczeniem absolutnie wszystkich granic, jakie my znamy. Że kiedy Jezus zmartwychwstał, kiedy przeszedł przez śmierć, przez granicę śmierci przeszedł przez granicę grobu, to przekroczył wszelkie granice, tak? Pokazał, że go nic nie ogranicza, jego miłości nic nie ogranicza. I prawdopodobnie właśnie w to uwierzył Jan w pustym grobie, że ta miłość Jezusa rzeczywiście jest bezgraniczna, wszechmocna, nie? Że trzeba zrozumieć, Bóg jest miłością, jego wszechmoc to jest wszechmoc miłości, miłości, którą nic nie ogranicza, nie? Jest tak wolna, że jej nic nie ogranicza. I tak potężna, że Bóg jest w stanie kochać zawsze i wszystko, jest w stanie kochać zawsze i wszystko i wszystkich. Nie ma takiej rzeczywistości, nie ma czegoś takiego, co byłoby zdolne powstrzymać Jego miłość, prawda? Nie ma nic takiego, co byłoby zdolne powstrzymać Jego miłość, bo widzicie, w tym wszystkim jest taki kłopot, że nie wystarczy uwierzyć w to, że Bóg nas kocha. Jeszcze trzeba uwierzyć, że rzeczywiście On jest Panem, że On jest ponad wszystko, że On wszystko przekracza, że Jemu wszystko jest poddane, bo to fajnie, że mnie kocha, prawda? No ale mogę jeszcze uznać, że On jest w gruncie rzeczy trochę bezradny, bezsilny, odległy, nie ma wpływu na bieżące wydarzenia, no i fajnie, że mnie kocha, ale i tak muszę się tutaj pogrążyć w walce z rzeczywistością, z życiem, ze sobą, z innymi ludźmi, no bo Pan Bóg wprawdzie kocha, no ale jest gdzieś daleko, prawda, ale pewne rzeczy wymykają mu się z rąk, ale to i tamto, no właśnie nie ma wpływu, tu i tam panuje szatan i w ogóle. Więc właśnie to jest za mało uwierzyć w miłość Jezusa, za mało uwierzyć w miłość Jezusa, to jeszcze trzeba uwierzyć w Jego potęgę, w bezmiar potęgi tej miłości. I właśnie tak jak zmartwychwstanie było przekroczeniem wszelkich granic, tak wejście apostołów, prawda, Piotra i Jana do grobu Jezusa było przekroczeniem wszelkich tabu, jakie ciążyły na Żydach. Już nie, jakby wchodząc do tego grobu, to już żadnego tabu nie pozostało do złamania, nie? Jakby. Tak to można sobie wyobrazić. Właśnie, i tak wstrząsające było dla nich to, co Maria Magdalena im powiedziała, tak wstrząsające było to ich przeżycie, kiedy przybyli do grobu, że właśnie przekroczyli wszelkie ograniczenia, wszelkie tabu, jakie ciążyły na Żydach. Właśnie, więc to jest pierwsza rzecz, tylko zobaczcie, że w tym przekraczaniu tabu, w tym wchodzeniu do grobu, w tym zetknięciu się z tą całą tajemnicą, która się objawia, z tym całym misterium, które się objawia właśnie w pustym grobie Jezusa zmartwychwstałego, że zobaczcie, jest zachowany pewien taki porządek, że Jan, choć dobiega do grobu pierwszy, to cierpliwie czeka. On sobie cały czas powtarza, ów drugi uczeń. Uczeń, którego Jezus miłował, ale drugi. Pierwszy jest zawsze Piotr.
Pierwszy jest zawsze Piotr. Dlaczego? Bo Piotra wskazał Jezus. I to też trzeba pamiętać, że Jan był obecny na dziedzińcu arcykapłana, kiedy dokonał się największy w historii upadek Piotra, kiedy Piotr trzykrotnie wyparł się jakiejkolwiek znajomości z Jezusem, pod przysięgą się wyparł. I Jan to widział. I on po ludzku doskonale znał Piotra, bo byli wspólnikami, prawda, przed powołaniem. Razem prowadzili firmę, później razem byli apostołami, uczniami Jezusa. Jan towarzyszył Piotrowi razem ze swoim bratem Jakubem w najbardziej intymnych sytuacjach, kiedy Jezus zabierał tylko ich trójkę. No i tylko Jan był na dziedzińcu arcykapłana, widział upadek Piotra. No i tylko Jan był pod krzyżem, widział, że Piotr się tu nie stawił. Więc Jan po ludzku świetnie znał Piotra. To trzeba to sobie uświadomić, że po ludzku rzecz biorąc Jan świetnie znał Piotra. Zdawał sobie sprawę ze wszystkich jego słabości, upadków. Nie wiem, może jak razem prowadzili firmę, to też może jakieś tam machlojki były, może nie. No ale Jan z tego wszystkiego doskonale sobie zdawał sprawę. Doskonale, po ludzku doskonale sobie zdawał sprawę, jaki Piotr jest, po ludzku, prawda? I teraz zobaczcie, mimo to cierpliwie czeka na Piotra, cierpliwie czeka na werdykt Piotra, cierpliwie puszcza Piotra przodem i powtarza o sobie pokornie drugi uczeń. Dlaczego? Bo Piotr jest pierwszy, pierwszy Piotr. Dlaczego? Bo Jezus tak pokazał. Nie ze względu na jakiekolwiek kryteria ludzkie, doczesne, ziemskie, jakiekolwiek argumenty logiczne, nielogiczne. Jest tylko jeden argument. Jezus tak wskazał. I to jest miłość Jana do Jezusa. To jest miłość Jana do Jezusa. Mój umiłowany mistrz tak zadecydował. I właśnie, widzicie, posłuszeństwo to jest kwestia miłości. Dlatego Duch jest w stanie podrobić wszystko, tylko nie posłuszeństwo, bo on nie ma ani kropli miłości, a posłuszeństwo jest kwestią miłości. Prawdziwe posłuszeństwo jest kwestią miłości, nie? Że ja to robię z miłości do Jezusa. Jeżeli Jezus tak ustanowił, to ja wchodzę w to, co Jezus ustanowił. Jeżeli Jezus pokazał, że głową jest Piotr, że on jest fundamentem, to ja to szanuję bez względu na wszystkie ludzkie argumenty. Dlaczego? Bo tak pokazał Jezus, ten Jezus, którego kocham. Ten Jezus, którego kocham. Teraz widzicie, jakby sugerowanie w relacji z jakimś człowiekiem, sugerowanie, że według mnie ten człowiek się nie nadaje, właśnie takie wysuwanie argumentów takich ad personam, nie merytorycznych, tylko takich ad personam, bo on jest taki, owaki, jeszcze siaki i w związku z tym nie posłucham słowa głoszonego przez niego, nie uznam jego autorytetu, bo on jest taki, siaki, jeszcze owaki. No to jest wasze odbieranie Jezusowi zdolności do tego, że On jest Panem, że On rzeczywiście nad wszystkim panuje, że On to kontroluje, że On ostatecznie panuje nad tym, kto jaki urząd, kto jaką funkcję sprawuje w Kościele. Oczywiście to nie znaczy, że tak powiem, urzędnicy kościelni są bezkarni, bo nie. Ciąży na nich odpowiedzialność osobista, prawda? Jezus to powiedział, słów ich słuchajcie, a czynów nie naśladujcie. To dotyczy też i nas, księży, biskupów, papieża. Tylko, że właśnie, nie? Chrześcijanie to przerobili, chrześcijanie to potrzebowali przerabiać, nie? Oni to przerobili w czasie prześladowań, bo tam też takie napięcie było, to bardzo ciekawie o tym opowiada taki ksiądz Przemysław Marek Szewczyk, bardzo ciekawy ksiądz. I on właśnie opowiadał o takim napięciu pomiędzy wyznawcami a hierarchią kościelną, że w czasie prześladowań wykształciła się taka kategoria jak wyznawcy, że no byli tacy, którzy byli poddani torturom, nie wyparli się wiary, ale też nie zostali zabici. Na przykład często znosili znaki tych tortur, z dumą znosili znaki tych tortur. I jakby wykształciła się taka równoległa do oficjalnej hierarchii, hierarchii kapłańsko-biskupiej i papieskiej, taka jakby hierarchia tych wyznawców, że teraz ja mam coś do powiedzenia w kościele, no bo właśnie ja wytrwałem w czasie prześladowań, a taki biskup się na przykład ukrywał, no to teraz mnie słuchajcie, nie? I Kościół potrzebował się z tym zmierzyć i Kościół doszedł do tego, chrześcijanie do tego doszli, że dopóki taki biskup sprawuje funkcję, no to biskup jednak decyduje, że owszem, wierni mogą zgłosić Kościołowi, że coś ich niepokoi u biskupa. Kościół ma prawo wszcząć procedurę sprawdzania
i ostatecznie Kościół zadecyduje, czy biskup zostaje na swoim stanowisku, czy nie, czy ksiądz zostaje na swoim stanowisku, czy nie, ale o tym decyduje Kościół, natomiast nie, że tam samowolnie, prawda. Kościół się z tym zmierzył, chrześcijanie się z tym zmierzyli i doszli właśnie do czegoś takiego, do tego, do czego doszedł Jan na samym początku. Dlaczego Jan do tego doszedł? No bo był uczniem umiłowanym. Nie? Właśnie dlatego z miłości do Jezusa szanował każdą decyzję Jezusa. Nie odbierał Jezusowi miłości, nie odbierał Jezusowi władzy. To jest bardzo ważne właśnie, żeby zauważyć, jak Jan mówi o sobie, ów drugi uczeń. I cierpliwie czeka. Cierpliwie czeka na to, co zadecyduje Piotr. Dopiero jak Piotr zadecyduje, dopiero jak Piotr przyłoży rękę, dopiero jak Piotr, że tak powiem, się podpisze, dopiero wtedy Jan uważa, że się podpisał Jezus. Bo Jezus tak powiedział, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. I to powiedział do Piotra. Nie powiedział do wszystkich, tylko do Piotra. Powiedział, co... Pod czymkolwiek ty się podpiszesz, to ja się podpiszę. Tam, gdzie jest podpis Piotra, tam, gdzie jest podpis Jezusa. I zobaczcie świadomość Jana. Jan to szanuje. Z miłości do Jezusa. Z miłości do Jezusa. To jest kwestia miłości, słuchajcie. Właśnie, to jest kolejna rzecz. I jeszcze jedna rzecz, która dzisiaj mi chodzi po głowie. Jan ujrzał i uwierzył. Nie? Zobaczcie, no to tak jakby do tej pory nie wierzył. Więc okazuje się, że droga wiary to nie jest taka droga, że ja dochodzę do pewnego poziomu, już super, już na tym poziomie przebywam. Tylko droga wiary jest dynamiczna, bo droga wiary to jest droga poznawania Jezusa, droga odkrywania Go, droga wchodzenia coraz głębiej z Nim w relacje i to jest droga coraz bardziej fascynująca, bo im głębiej poznaję Jezusa, tym bardziej jestem Nim zafascynowany, im mniej Go znam, tym bardziej On mi się wydaje nieciekawy. Że właśnie dopiero kiedy to przełamie, dopiero kiedy zdecyduje się wejść w relację z Jezusem, cierpliwie dzień po dniu w tej relacji z Jezusem, w konkretnych wydarzeniach poznaję tego Jezusa, odkrywam, to coraz to rośnie moja fascynacja Jezusem. Zobaczcie, wydawać by się mogło, że Jan, który spoczywał na piersi Jezusa na ostatniej wieczerzy, który wsłuchiwał się w bicie Jego serca, w tym sercu Jezusowym usłyszał już wszystko, tak by się wydawało. Zobaczcie, jak długi jest opis ostatniej wieczerzy u świętego Jana w jego Ewangelii. I właściwie na tej ostatniej wieczerzy to Jezus najpierw coś robi, myje nogi, a później mówi, jakby święty Jan wypisał wszystko, co tam wysłuchał w tym sercu Jezusa. I wydawało się, że wysłuchał już wszystkiego, okazuje się nie. Jezus jest w stanie cały czas zaskoczyć i mało tego, jedna rzecz jest słyszeć, jedna rzecz jest dowiedzieć się, jedna rzecz jest przyjąć na rozum, a druga rzecz jest to przeżyć. A druga rzecz jest przeżyć. Zobaczcie, że z wieloma rzeczywistościami właśnie tak jest, że niby coś wiemy, ale dopiero kiedy namacalnie tego doświadczymy, kiedy to faktycznie przeżyjemy, to dopiero do nas dociera cała głębia tego czegoś, nie? Tej rzeczywistości. W szczególności tak jest z Bogiem, że jedna rzecz to jest, że tak powiem, zresztą kiedy Jan opisuje wydarzenie z tym, no teraz żebym nie skłamał, no prawda, to co inni ewangeliści mówią na temat setnika, który przyszedł do Jezusa, żeby uzdrowił jego sługę, nie? Że święty Jan opisuje wydarzenie z człowiekiem, który przyszedł do Jezusa z Kafarnaum, prawda, prosić o uzdrowienie i jakby tam też jakby ten człowiek dwukrotnie uwierzył, że najpierw uwierzył Jezusowi na słowo i potem prowadzony tym słowem doświadczył uzdrowienia w swoim własnym domu i wtedy mówi święty Jan, uwierzył. Nie? Drugi raz mówi święty Jan, uwierzył. I święty Jan też to przeżył. Uwierzył Jezusowi na słowo, dał się temu słowu poprowadzić i dopiero kiedy doświadczył, nie? Dał się wprowadzić w wydarzenie krzyża, w wydarzenie pustego grobu, dopiero jakby ta wiara jego stała się jeszcze głębsza, sięgnęła serca. Właśnie, że to jest jakby nowy poziom wiary, że ja to przeżyłem w relacji z Jezusem. Uwierzyłem Jezusowi na słowo, dałem się temu słowu pociągnąć, poprowadzić i przeżyłem to. I to już jest zupełnie inny poziom. Właśnie, i zobaczcie, że w naszych relacjach, w relacjach miłości zawsze tak jest, że miłość przychodzi, coś proponuje, do czegoś zachęca, chce mnie do czegoś pociągnąć. I dopiero kiedy ja uwierzę tej miłości, uwierzę miłości, że ona rzeczywiście chce mojego dobra i po drugie, że rzeczywiście jest w stanie to dobro wykonać i dam się poprowadzić słowu miłości, dam się pociągnąć słowu miłości, to dopiero wtedy przeżyję.
Najpierw wierzę tej miłości na słowo, a potem przeżywam to w relacji z tą miłością. I to jest zupełnie nowy poziom. To jest życie. Nie? Życie i to jest radość. I zobaczcie, dzisiaj jako pierwsze czytanie czyta się list świętego Jana, gdzie on mówi o radości, radości przekazywania wiary, przekazywania swojego doświadczenia, bo to jest tak radosne doświadczenie, tak wielkie doświadczenie, że ja chcę, żeby inni też tego doświadczyli. I to mi daje radość, udostępnianie, przekazywanie tego doświadczenia, zapraszania innych na tą drogę, na to, żeby uwierzyli miłości na słowo, dali się poprowadzić temu słowu i doświadczyli w relacji z miłością tego, czego doświadczyłem ja. I ja jestem świadectwem, że rzeczywiście tego się doświadcza. Tak, żeby pomóc innym uwierzyć miłości na słowo i pomóc wejść w relację z tą miłością. Właśnie. I ostatnia rzecz, o której dzisiaj myślę, to jest właśnie to sformułowanie ów drugi uczeń, nie? Że jakby świętemu Janowi to kompletnie nie przeszkadza. Święty Jan nigdy tego nie kwestionował, nigdy nie podważał, prawda, jego nie interesowało właśnie jakby jakieś miejsce w hierarchii i tak dalej, go interesowała jego relacja z Jezusem. Mam Jezusa, mam Jego miłość i mnie fascynuje zasłuchanie w tą miłość, doświadczanie tej miłości, relacja z tą miłością. I tak jest właśnie w relacji z Jezusem, a on też tak jest w naszych ludzkich relacjach pomiędzy nami, prawda? Że zobaczcie, jeżeli ja naprawdę zdecyduję się z kimś na relację miłości i na relację przyjaźni, to ta miłość, ta przyjaźń staje się pewną moją siłą. Że nawet jeżeli inni ludzie robią czy mówią coś tam, nie wiem, mają jakieś lepsze samochody, lepsze stanowiska, czy dzieją się różne rzeczy, to jakby ma to na mnie mały wpływ, bo ja mam swoją relację, w której się sycę, w której wzrastam, w której rosnę, która mnie fascynuje, która mnie zachwyca, w której znajduję to szczęście i radość, prawda? I wtedy nie zazdroszczę innym, nie gorszę się innymi, prawda? Bo ja mam swoją relację z Jezusem, w tej relacji przeżywam radość i szczęście i spełnienie. Mam swoją relację z ludźmi, którzy chcą być moimi przyjaciółmi, którzy mnie kochają i których ja kocham i dla których ja chcę być przyjacielem. I to mi daje szczęście, to mi daje nasycenie. I wtedy nie zazdroszczę, nie zamykam się, nie odtrącam innych, nie gorszę się innymi, ale też nie zazdroszczę innym, nie gryzę się, że temu się wiedzie lepiej, czy tamtemu lepiej. Że daje to pewną radość, spokój serca i pewną otwartość taką właśnie. I to jest cecha prawdziwych uczniów Jezusa, tych, którzy są w prawdziwej relacji miłości. Którzy się nauczyli od Jezusa prawdziwej miłości, że oni takie relacje budują pomiędzy sobą i że te relacje są zawsze otwarte, zapraszające. Nie, nie są odrzucające, nie są, prawda, budujące jakieś płoty, ograniczenia, tylko są zawsze zapraszające, tak jak Jezus jest zapraszający. Właśnie, więc to są myśli związane ze świętym Janem, z dzisiejszymi czytaniami, z dzisiejszą Ewangelią. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.